każdy kraj, każdy naród ma taniec z kołem w nazwie i właśnie to chcieliśmy pokazać. Dzieciaki od nas ze szkoły bardzo chętnie już chcą zapisywać się i kontynuować to, co tutaj rozpoczęliśmy w tym projekcie. Więc projekt nie będzie tylko i wyłącznie zakorzeniony w tych 3 miesiącach, które były, ale też będzie dalej się rozwijał, więc to nas bardzo cieszy. Może to jest takie normalne, że dziecko w takim wieku po prostu jest chętne i bardziej otwarte. Można fajnie oddziaływać też na dzieci, tak? I można je właśnie w taki sposób dobry ukierunkowywać. Myślę, że od takich małych, od takiej małej iskry się zaczyna i to będzie przekazywane dalej. Trzeba tych ludzi, mieszkańców takich miejscowości jak Brzeźnik przekonać do tego, że jesteśmy po to, żeby oni do nas przyszli, żeby spędzili dobrze czas ze sobą, z nami, żeby nauczyli się czegoś, dowiedzieli, żeby ten czas nam tak nie uciekał pomiędzy palcami, a żebyśmy byli razem i próbowali coś razem stworzyć.